otoczenia. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Fryderyk, Jan, Jeremiasz, Krzysztof, Marek, Oliwia, Oliwiusz, Pakosław, Teofil, Wirgilia i Wirgiliusz. A Bartosz zamiast świętować będzie musiał odpowiadać na pytania. Rozmowa dnia. No to dobrze, bo nie ma dzisiaj imienin. Bartosz Cichocki, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, ale powód do świętowania jest bardzo poważny. Dzień teściowej i wszystkiego najlepszego mojej kochanej teściowej. A, jednak, czyli żeby zasłużyć potem na rewanż w dniu zięciunia, który, jak wiadomo, nie istnieje. Nie należy się. Przede wszystkim powinienem dodać, że nasz gość to szef Polskiego Zespołu do Spraw Dialogu Prawno-Historycznego z Izraelem. Miniony czwartek rozmowy w Izraelu, spotkanie z odpowiednikiem takiego zespołu po stronie naszego partnera. Powiedział pan potem po tym spotkaniu, że jedno spotkanie to jest za mało. No to się spróbuję dopytać, ile tych spotkań w takim razie jeszcze będzie i kiedy najbliższe? W ciągu tygodni, myślę, że to jest raczej kwestia tygodni niż miesięcy. Trudno przesądzić, ile ich powinno być. Tu jest duży obszar i prawny, ale niekoniecznie ograniczający się do tej ustawy. Wyobrażam sobie, że że przedmiotem dyskusji na tym forum tych zespołów mogą być też inne poprawki lub projekty ustaw, które mogą interesować stronę izraelską, jak rozumieć, jakich spodziewać się skutków, ale też jest duży obszar taki edukacyjno-historyczny, z którym no, widać, że powinniśmy coś zrobić, bo ten obszar no, nie jest w optymalnym stanie, powiedzmy tak delikatnie. No, ale to pytanie, na ile te rozmowy mają sens w sytuacji, w której tak, my mówimy, nie ustąpimy, pan sam mówił, nie jadę negocjować kształtu ustawy do Izraela. No, fakt, że w Polsce jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie woli politycznej, żeby coś zmieniać, nowelizować nie ma. Z drugiej strony strona izraelska wskazuje przede wszystkim na tę właśnie ustawę jako największy problem. No to wygląda na to, że obie strony zostają przy swoich stanowiskach i co? Zostaje nam rozmowa nad poprawą atmosfery? Poprawiła się atmosfera po tej wizycie? Jestem przekonany, że się poprawiła. To spotkanie dało okazję do bardzo wnikliwej dyskusji szczegółowej między prawnikami, między dyrektorami departamentów prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, MSZ-ów i to już jest bardzo poważny krok do przodu. Strona izraelska miała okazję dopytać o poszczególne terminy, o pochodzenie, o rozumienie prawne, kontekst i otrzymała takie wytłumaczenia z naszej strony i tego brakowało w komunikacji między nami, która to komunikacja sprowadzała się głównie do takich politycznych wystąpień, publicystyki, a brakowało dyplomacji. Najgoręcej było w Knesecie. Zastanawiam się, czy to nie tam powinny być jakieś rozmowy prowadzone, bo to w Knesecie pojawił się pomysł, tak, albo żeby zawiesić relacje dyplomatyczne z Polską, albo żeby oficjalnie uznać Polskę za kraj, który neguje Holokaust. Tam ta atmosfera sporu politycznego jest chyba najwyższa, jeśli chodzi o relacje z Polską. No ale to już jest poza mandatem zespołu premiera Morawieckiego. W jego skład nie wchodzą posłowie. To nie jest ciało polityczno publiczne. No, ja też nie mam pretensji o to, tylko zastanawiam się po prostu, na jakim szczeblu jeszcze ten dialog powinien być prowadzony, a wskazuje Knesset, bo to tam najwięcej tych ostrych słów po prostu padło pod adresem Polski. No, zawsze z trybuny politycznej, na mównicy jest temperatura najgorętsza. To jest też element nacisku, to jest też element presji. Na drugą stronę to nie jest tylko przypadek izraelsko-polski, tak się zawsze dzieje. Ale no, to już jest pytanie nie do mnie. Być może inne formuły dialogu także powinny zostać wprowadzone. Ale komentatorzy też wskazują na to, jak bardzo ten spór to jest element politycznego sporu wewnętrznego w Izraelu. I tak się zastanawiam, pojawił się ktoś, kto po tamtej stronie powiedział, wiecie, to w sumie to wy macie rację, ale publicznie to nie możemy jej wam przyznać, bo to jest taka polityczna sytuacja tutaj. Dlatego prowadziliśmy ten dialog za zamkniętymi drzwiami, żeby o tym, co zostało dokładnie powiedziane za zamkniętymi drzwiami, publicznie nie mówić. Więc nie będę spekulował, nie będę tego typu wątku, tego typu rozmowy kontynuował, natomiast niewątpliwie ta ustawa stała się elementem polityki wewnętrznej i w Izraelu, i w Polsce, i to nie ułatwia deeskalacji napięcia, to nie ułatwia wyjaśnienia sytuacji. Ale nie tylko napięcie między Polską a Izraelem. Jeśli wierzyć doniesieniom dziennika Gazety Prawnej sprzed kilku dni, przyszedł taki dyplomatyczny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych, że dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona wokół ustawy o IPN-ie, to będzie bardzo utrudnione organizowanie spotkań polskich polityków z wysokimi politykami amerykańskimi. Na przykład. To za daleko posunięty. Ja nie mam takich sygnałów. Strona amerykańska nie posługuje się w kontaktach ze stroną polską szantażem i całe szczęście. Równolegle z moją wizytą w Jerozolimie trwała wizyta ministra Magierowskiego w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał wiele spotkań na szczeblu politycznym. Także widzimy, że przesadzone są tego typu opinie. Natomiast strona amerykańska faktycznie ma swój jakby zespół niepokojów czy uwag do tej ustawy. W Stanach Zjednoczonych nie stosuje się penalizacji w stosunku do wypowiedzi publicznych i strona amerykańska też zadaje swoje pytania. Swoje pytania o zakres wolności słowa przede wszystkim, bo tego dotyczyły te pytania. Ale jeszcze jeden kierunek, na którym mamy poważne napięcia. Dzisiaj w Rzeczpospolitej na 10. stronie Pawło Klimkin, minister spraw zagranicznych Ukrainy, w tekście zatytułowanym Droga donikąd. Takie oto sformułowania przedstawia. Niedawno przyjęta w Warszawie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to przykład jednostronnego, czarno-białego podejścia do historii. Potem oskarża Polskę o to, że absurdem jest ściganie zbrodni popełnionych do roku 1950, ponieważ wtedy niejednokrotnie i polscy, i ukraińscy patrioci razem walczyli o wyzwolenie swoich krajów spod okupacji sowieckiej. A na końcu pisze: jestem gotów wziąć odpowiedzialność za przywrócenie naszych relacji do normalności. Niestety jak dotąd nie widzę takiej gotowości po polskiej stronie. No to pisze minister spraw zagranicznych Ukrainy, czyli to mamy kolejny problem. To jest problem, który mamy od dawna. Problem, kiedy słowa ze strony ukraińskiej nie znajdują żadnego pokrycia w rzeczywistości. To jest problem braku wiarygodności partnera ukraińskiego, który w kwietniu 2015 roku, w dniu wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w Werchownej Radzie, przyjął pakiet ustaw tak zwanych heroizujących ukraińską powstańczą armię. To jest problem pewnego procesu czy polityki tożsamościowej państwa ukraińskiego, która gloryfikuje mit założycielski oparty na UPA, na Stepanie Banderze, na Romanie Szuchewyczu, i w ramach tej gloryfikacji nie ma zupełnie miejsca na refleksję nad zbrodnią wołyńską, nad krwią Polaków, którą spłynął Wołyń w wyniku celowej, świadomej polityki czystki etnicznej. To w tym samym artykule pojawia się takie sformułowanie: chcecie, żebyśmy potępili Banderę, to oczekujemy, żebyście wy, Polacy, potępili Józefa Piłsudskiego, na którego rozkaz mordowano Polaków, i żebyście potępili Armię Krajową, Ukraińców, przepraszam, i żebyście potępili również Armię Krajową, która mordowała Ukraińców. No i tutaj docieramy do jakiegoś chyba poziomu analfabetyzmu historycznego, z którym już trudno dyskutować. Zrównywanie Bandery z Piłsudskim, zrównywanie UPA z AK, zrównywanie zbrodni wołyńskiej z walką Armii Krajowej na wschodzie, to jest ten rewizjonizm czy negacjonizm zbrodni wołyńskiej, który bardzo niepokoi. Ale co jest najważniejsze? Minister Klimkin mówi, że jest gotów wziąć odpowiedzialność za poprawę relacji. No to ja się pytam, dlaczego strona ukraińska w przeciągu ostatniego pół roku dwukrotnie odrzuciła ofertę powołania do życia Komisji Wysokiego Szczebla Politycznego, aby właśnie o tych wszystkich sprawach porozmawiać. O upamiętnieniach, o ekshumacjach, o podręcznikach. Wszystko można by tam... Także sądzę, że rozumienie ustawy IPN i ustaw heroizacyjnych ukraińskich też mogłoby się w tej komisji znaleźć. To jest właśnie ten rozdźwięk między głosem takiego niby rozsądku, a rzeczywistością, gdzie strona ukraińska sabotuje i neguje propozycje współpracy z naszej strony. W ostatnich dniach, no, symbolicznie można to opisać. Odcięty gaz z Rosji, natychmiast dostawy zwiększone ze strony polskiej, a w zamian mamy demonstracje pod flagami Stepana Bandery we Lwowie pod hasłem Lwów nie dla polskich panów. No to jest, rzeczywistość wygląda tak, a słowa mogą sobie wyglądać dowolnie. Nasza ziemia, nasi bohaterowie, tak skandowano na tej demonstracji. Na koniec jeszcze o jednym punkcie zapalnym. Przed nami dyskusja w Senacie nad projektem uchwały rocznicowej przygotowanej przez senatora PiS Jana Żaryna. Chodzi o upamiętnienie marca 68. Zdaniem części gazet, części publicystów ustawa kontrowersyjna, bo mówi o tym, że to nie Polacy wyrzucali wtedy z Polski Żydów, tylko komuniści. No, ja przyznam szczerze mówiąc, niczego kontrowersyjnego w tym nie widzę, ale zdaje się, że problem jest. No nie chciałbym się odnosić do, nie jest rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oceniać projekty uchwał w naszym parlamencie. To, co nam się próbuje na zewnątrz niekiedy, poza granicami Polski zarzucać jakiś rodzaj tolerowania antysemityzmu czy usprawiedliwiania na pewno nie ma miejsca i to jest najważniejsze. Ja nie widzę dzisiaj kogokolwiek, kto byłby zachwycony z faktu, że w sposób wymuszony duża liczba obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w 1968 opuściła Polskę. Jesteśmy dzisiaj po tej samej stronie, co państwo Izrael i wszyscy, którzy zwalczają antysemityzm we wszelkich jego przejawach. Polska jest w zasadzie wolna od tego typu zjawisk, które zaraz za naszą granicą mają charakter regularny. To nie w Polsce rzuca się koktajlami Mołotowa w synagogi, to nie po polskich miastach legalnie maszerują neonaziści, to nie u nas jakby przyzwala się na hołdowanie ideologiom totalitarnym. Mówił Bartosz Cichocki, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szef Polskiego Zespołu do Spraw Dialogu Prawno-Historycznego z Izraelem i gość Sygnałów Dnia oraz Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to rozmowa dnia.